Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, jest Bert. Dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry. Ogólnie mam na koncie 22 miliony, a pan, panie Bercie? A ja mam tak z 200. 200 milionów? Ojejku, no. Chociaż w sumie nie wiem, gdzie te zera się kończą, może też mam 200 milionów. Dajcie znać, co byście zrobili, gdybyście mieli tyle pieniędzy na koncie. A właśnie, co robimy Bert dzisiaj? A ja bym może się, panie, przejechał na jacht jakiś, po prostu. Na jacht? Zrelaksować się. Mhm, no dobrze. To zajdźmy po schodach, po pański samochód. Oj, ale ja nie mam auta przy sobie. Jak to nie masz pana? No nie mam auta przy sobie, no nie przyjechałem samochodem, ja wyskoczyłem ze śmigłowca. Ja tu przyjechałem specjalną eskortą po prostu do pana, ale tak? Pomyślałem sobie, że odbierzemy siebie samych twoim autem. No tak, no nie mam auta, to... Wiesz co, powiem ci tak, taksówką, Ubera? Ani Uberem, myślę, że nie wypada nam, mamy za dużo pieniędzy. Na tę jedną okazję, żeby pojechać na jacht, kupię Maybacha. Maybacha? Tak, Maybacha kupię. Mówisz. Jeszcze go stuningujemy, tak, dokładnie. Wiesz co, no bo ja tak nie będę jeździć Uberem, ja wiem, że to jest dosłownie kilkaset metrów, ale... totalnie... To znaczy, czy kilkaset metrów to bym nie powiedział. Nie? Więcej trochę? No dobra, no to tym bardziej myślę, że kupimy zaraz tutaj tego Maybacha. Proszę bardzo. Pamiętaj, że musi być luksus, musi być prędkość, to musimy pojechać coś z nim zrobić. Tak, musimy coś z nim zrobić, dokładnie. Czyli co, biały, proszę bardzo, zamawiam. Zamawiamy do, tutaj proszę bardzo, pierwszy poziom garażu. Czyli do mojej wielkiej, cudownej Maze Bank. Cudowny Maze Bank, jasne. Tak, polski, angielski, bardzo dobrze. Tak, ja bo tu piję. Ja też się napiję. O Boże, maska mi spadła, odkleiła mi się od twarzy, patrz. Patrzcie, bez włosów, gościu bez włosów jest. Jak bez włosów? Mam włosy właśnie. No. O, cudownie. Jeszcze jedno. Dobra, ja myślę, że jeszcze powinniśmy pójść sobie po jakieś przekąski. Tak, po przekąski? Na drugą stronę ulicy. Na drugą stronę ulicy, dobrze, już tam idę w takim razie. Musimy czekać, bo wiesz, realizujemy zamówienie. Maybach realizuje zamówienie moje. Zobaczmy, co tu jest. Ale zobaczcie, jak szybko dostarczają, nie? Dosłownie zamawiam specjalnie auto. No czasami bo się czeka. Się płaci pewnie pół miliona. Tak, 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 co dokładnie. Co to jest pół miliona w ogóle, no za jakąś co to jest pół miliona, dostawę. Nie? Dobra, gościu, wykupuję ci cały sklep. Dobrze, dziękuję. Ja też wykupuję. No Boże, nic mi nie zostało. Cały sklep. Ja nie mam wszystko, ja mam wszystko pełne, tylko P and Q nie miałem. Chodźmy tu dobrze. W lewo. Mówisz? Idziemy, dobrze, no, już wychodzę. Gdzie ten twój Maybach? Gdzie ten twój? No właśnie, nie wiem, coś będę musiał policzyć chyba ten. Będziesz musiał dodatkowo posmarować, żeby... Będę musiał dokładnie posmarować, bo coś mi tutaj nie przyjeżdża. Dobra. Ale to ja o, tu myślę. Nie, to jakaś menelnia tu jest, to nie, to ja tu nie wchodzę nawet. Jaka menelnia? Gdzie menelnia? No nie wiem, tu jest jakaś menelnia taka. Ale pokaż, tam poświecimy pieniędzmi, poczekaj. Pokaż, gdzie? Poświecić pieniędzmi trzeba? Nie, no tu tutaj? Zwykły kosz na śmieci. Mówisz? Kurczę. No, najzwyklejszy. To, a może posyp tu pieniążkami tutaj? Poczekaj. Ja ci później zwrócę, chodź tutaj, weź w tym miejscu tutaj, weź na te śmieci, weź wyrzuć trochę pieniędzy. Wyrzuć trochę pieniędzy do śmieci, tutaj. Jakiś bezdomny znajdzie, czy coś, wiesz. Takie po prostu dodatkowe, no. Co? O, proszę. O, dobrze, dobrze, porozsypuj troszkę. Elegancko. Musimy porozsypywać forsy troszeczkę. Musimy tak, pomagać tak. Biednym. Dokładnie. No o, co mi robisz? Co mi smarujesz buzię? No, poczekaj, już zamawiam, bo bym przyjechał, wiesz. Dzwonię gościu, do mechanika. Twój szczęśliwy dzień. Dobrze. On wycieraczki włącza, nie? Dobra. Poziom garażu, proszę bardzo. Pana szczęśliwy dzień po prostu. O, dobrze, dobrze. Już zamawiam, słuchaj, już mój kierowca za chwilę tutaj przyjedzie. Podstawi samochód. Swojego kierowcę ma, tak? Tak, mam swojego szofera, aczkolwiek lubię sam prowadzić. Ojejku, to jest w ogóle tutaj, w tym zaułku postawił. Widzisz, kurczę. Specjalnie, żeby bezdomni ci ukradli, no. No, czekaj, nie, to wyżej, trzeba wyżej, to do góry trzeba tu podejść chyba. Chyba tu jest, kurde. Co? Jest? Lexus biały. Patrz, normalnie. No, a ty obejrz moim kierowcą? Ej, patrz tu, weź pieniądze, szybko! Trzeba temu panu podpatrz, patrz, on się tu drapie. Pieniądze. Weź mu, tylko, panie, tylko ostrożnie, by nie wstał. Dzień. Proszę bardzo. O. Pański szczęśliwy dzień. Co, on się drapie po pensji, czy co? Masakra. Nie dobra. Wiem, po czym się drapie, ale wsiadaj. Dobrze. Jedźmy, zróbmy tuning. Ej, ale to auto naprawdę jest limuzyną, zobaczcie. Ile tu jest no miejsca jest, z tyłu. No.
To jest stricte Maybach. Ale dziwną strasznie ma nazwę. Tak, on ma nazwę Enus... Cognoscenti chyba. Cognoscenti. Cognoscenti. Dobrze. Cognoscenti. Dokładnie. A nie wiem nawet jak to po angielsku wymówić. Bo nie mam żadnego pojęcia. Dobra, jedź w takim razie, stuningujmy tą maszynę. Będzie jeszcze szybsze. Żeby było szybsza, musi być szybsza. No przecież ja nie będę jechał takim... Patrz jak... Słyszysz ten silnik? Chyba się fajnie za jest. Słabo mruczy. Co ty robisz? Niszczę, żebyś miał na co wydawać pieniądze. A dobrze. Dobrze. Musi być dobrze, a nie że źle. Spokojnie. To auto jest ale tylko wyłącznie na jeden kurs. Na jeden kurs, a później jest sprzedaż, tak? Tak, później je zniszczę. Jak to zniszczysz? Nie chcesz nic odzyskać? Tego pojazdu nie możesz modyfikować, ponieważ... Dobra, ja wejdę, bo tutaj prawdopodobnie musi popatrzeć pan tutaj. Dobrze! Zobaczymy jak naprawi, więc muszą zapłacić teraz. Dobrze, dobrze, jedziemy w takim razie. Ile będziesz się kosztował za każdy ten? Dobra, tylko teraz już nie możemy liczyć, wiesz, bo tu wiesz, musimy naprawić pojazd. Pancerz dorzucimy, tak, 50 tysięcy musi policzy, być. Może ile panu wydał. Dobra, hamulce rajdowe, 35 tysięcy, silnik, 33,5 tysiąca. Światła, no ksenony muszą być, 7,5 tysiąca. Co tam, tablice, Paweł. Najlepiej Paweł na bieli. Lakierowanie, kolor podstawowy, proszę bardzo, tylko kolor podstawowy ja bym tutaj zrobił. Limuzyny zwykle to są czarne z tego co ja wiem. No. No właśnie, albo białe, nie? Czarne albo białe. Biała to bardziej do ślubu. Tak? No. Mówisz? No nie, ja wezmę lodową biel. No dobrze. Naprawdę, to będzie lepsze. Albo chromowany, o. O, zobacz, i teraz patrz, tutaj u góry. Zrobimy go w wersji takiej Maybachowej takiej. Czemu ja w ogóle nie mogę ten? Poczekaj i zobacz, patrz, tutaj ten. Taki odcień niebieskiego był chyba, nie? Na górze. Tego Maybacha. No w sensie jest taki ciemny... Ciemno-błękitny. Ciemno-błękitny, nie? Taki najlepiej by wyglądał. Ten? Albo nie, inaczej, po prostu weź najdroższy. Nie, nocny błękit wezmę, wiesz? Wydaje się najbardziej rozsądny, zobacz, patrz, cyk. Chyba, że całkiem biały lodowa biel też, no to myślę, że też będzie spoko. Obojętnie. Ale ja nie mogę nawet kamerą tutaj ruszać, nie mogę. Dobra, lodowa biel w takim razie. Już spokojnie, kolor wykończenia, szybciutko zrobimy tylko jeszcze na jakimś beżowy. Był beżowy, co? No taki beż, zobacz. Czekaj. O. I beżusz mówisz, beżusz. Tak, 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 taki beżowy muszę zrobić, zobacz. O, ten będzie dobry. Słomiany brąz się nazywa. Zawieszenie. Nie, zawieszenie nie obniżałem, bo to zawieszenie nie może być sportowe. Skrzynia biegów rajdowa. Ale szyby trochę turbo. No wiadomo, limuzynowe. Rodzaj Q, luksusowe. Dobra, zobaczmy, wersja... A ja bym pół nie zmieniał, powiem ci, bo fabryczne wyglądają fajnie. Mówisz? No. Kurczę, no są może fajne. Może nie na bogato, ale na prestiż idziemy. Poczekaj, a zobaczmy jeszcze jakieś inne. Kurczę, nie, jakieś takie lipne są, nie? Trzeba przyznać. Dobra, te zostawiamy... Te są takie unikatowe. Tak? No, są jednak lepsze. Full odporne opony muszą być. Dobrze. Dalej, co my tu mamy? Koła, szyby. Limuzynowe oczywiście. Takie czarne bardzo. Albo ewentualnie zupy mocno przydymione, żeby coś tam było w środku widać, nie? No tak trochę, bo na razie no. To jest czerń. Dobra, pamiętam, okay. Że jeszcze kiedyś była opcja... I to jest wszystko. Pełna czerń. Także wyjeżdżamy. Okej, teraz ja będę kierowcą, się pobawię w kierowcę. A co to za tania szyba? No co ty? Czemu wybijesz szybę? Mówię, tania dobra. Szyba, no. Więc jedziemy teraz tym samochodem na jacht. Na jacht musimy sobie pojachtować troszeczkę. Tak, dokładnie, troszkę sobie pojachtujemy. Dokładnie. Można zamówić motorówkę. Motorówkę? Tak. Poczekaj. Tą drogą najlepiej. Jaką? Tą drogą. Czekaj, kapitan. No nie wiem, czy to jest ta droga. W sumie. Nazwij łódź. Gdzieś tam, żeby się pojawiła. Dobra, Paweł, nieważne, bo my na twój jacht jedziemy, czy na mój? Na mój? No, to dobra, to ty musisz wezwać. Ja mam wezwać? No, zadzwoń do kapitana statku. A, dobrze, czekaj, już. A, do kapitana statku zadzwonić? W sensie, czy... Co ty robisz? Misklik? Czy ten, czy robimy, czy przez M? Do kapitana statku. Czyli telefon, tak?
Tak, telefon. Dobrze, do kapitana statku będę dzwonił w takim razie. Kapitanie! Bo problem był taki, że ja jak zamówiłem łódź, to się pojawiła przy moim jachcie, który jest po drugiej stronie lotniska. Aha! Ale pogoda coś na mnie. Dobra. Wezwij śmigłowiec, wezwij łódź. Wiesz co, łodzią będzie tak troszkę sympatycznie, trochę taniej, ale... Nie tą stronę. Poczekaj. Zawróć, proszę zawrócić przy Dobrze, okazji. Zawracam, zawracam. Proszę skręcić w lewo. W lewo, dobrze, skręcam w lewo. No i tam był jakiś wypadek. Musimy chyba posypać pieniądz, albo dobra, nie. Co? A, dobrze, dobrze. Dobra, tu powinna być łódź, super łódź. Czekaj, nie, nie, tu łódź jest tutaj bardziej po lewej. Jak pan jeździsz, jak pan jeździsz? Wiesz co, jedna rzecz tylko. To, co pan kupił, to prawo jazdy czy zdał, no? No kupiłem je przecież, no chyba, wiadomo, jestem super bogaty, no to kurczę, kupiłem, nie? Jasne. No. W ogóle muszę ci pokazać, jak się załącza autoalarm w tym, tym. Hops, hops. O kurczę, tu nie ma przejazdu. No dobrze. Ty, jeszcze, poczekaj. Ale się auto ubrudziło, trzeba je chyba umyć. Poczekaj, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Zaparkujmy tutaj, popatrz. I teraz patrz, jedna rzecz. Co? Patrz, pik, pik! Okay, tak dobra. Się robi właśnie z autem. Co to dokładnie. Za nieprestiżowy ponton, kurde. No właśnie, jakiś taki, taka słaba ta łódź jest strasznie, muszę ci powiedzieć. Znaczy, akurat fajny kolor. To akurat tak, tak, jest. Bo biały presti... Tak, 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 fajny, fajny. Dobra, prowadź tam do jachtu. O nie! Chyba... Specjalnie kupiliśmy Maybacha po to, żeby dojechać nim tutaj. Teraz nie był nam potrzebny, więc go wysadziliśmy. Już go nie potrzebujemy. Nie, zainteresowała się nami policja chyba. Chyba tak. Tak bardzo. Patrz, flaga Polski tu wisi. No Bert, Bert, ale ty to normalnie pływać nie umiesz chyba. Proszę. No Boże, normalnie. Co to jest tube water? Co to jest? Tube water. To jest tuba wodna. Tuba wodna. Co? No tak. Okej. Okay. Nie wiem jak ty, ale ja sobie wskakuję do basenu, bo jest. Do jacuzzi mówisz? Wiesz co, ja bym wszedł do środka, bo za chwilę tu policja się przyjedzie. Nie przyjedzie, oni nie? Nawet nie wiedzą, że tu jesteśmy. A, dobrze, dobrze, to już się zmieniam, skoro proszę bardzo. Skoro oni mieli wiedzieć? Mam kotełka na plecach, widziałeś? O kurde, co? Kotełka mam na plecach. Patrz, a, bo ja to mam jest. A nie, to jest chyba ten, jak on się nazywa. Z pingwiny z Madagaskaru, tam z tej bajki, tam jest taki, jak mi się nazywa od niego, przyjaciel, znaczy inaczej, podwładny. Nie mam podwładny pojęcia. Tego, króla Juliana. Nie Mord, tylko ten drugi. To ma taką buźkę też taką. No wiem, no. Ale ten, to był, nie wiem kto. Ja też właśnie nie wiem. Paweł, też zaprasza cię na twój jacht. Dokładnie. Dobrze, chodź zrobimy trochę, napijmy się czegoś. Napijmy się czegoś. Napijmy się, a później helikopterem machniemy. Dokładnie, trzeba uczcić tak. To, że w ogóle tyle... O, dzień dobry, proszę, woda. Dobra. Wodę chcesz? Woda. A ten, powiedz mi ten, jak ty się spisz tymi pieniążkami? Pod którym to było? To znaczy, to trzeba wybrać pod M, nie? Jedną akcję. Tak, to pod M trzeba akcję wybrać, tylko jak ona się nazywała? Sypanie pieniędzmi chyba po prostu, ale tak? Forza dobra. Coś tam. Okej, okay, no za chwilę pojedziemy na miasto, będziemy sypać pieniążkami. To może daj tutaj podwyżkę tej pani. Co? Aaa, faktycznie! No właśnie, bo ona tak tutaj stoi w ogóle cały miasto. Racja, racja, już czekaj, już patrzę. Niedoceniona strasznie. No. Sekundka, poczekaj, odrodzenie, priorytet. Boże, gdzie to jest? Pod którym to było? No, no tam styl. Styl. Styl i tam jest akcja, nie? No i tam powinno być, tam jest akcja. Trochę ich dużo, więc... O kurde, dobra, to będzie mocne. Ej, normalnie dobra, nie jeszcze widzę, nie? Jeszcze jednego, no. Ostatniego. Mam nadzieję, że ja tutaj na zawał nie zejdę. Napisz szampanę z przekąskę. No jejku, masakra, strasznie dużo tego jest. Okej, okay. Jeszcze trzeba się... Ładowany. Odpaw, referę. Zobacz, jak się nazywa dokładnie, jak możesz. Poczekaj, styl. Deszcz forsy. A, deszcz forsy, teraz widzę. Dobrze. Hello, sir. Hello! Co? Wykonywa akcję, możesz zmienić podczas trzymania. A to pod kapslokiem powinno się rzucać, nie? Czemu nie rzucam? Znaczy, dwa razy kliknij go tak szybko. Nie można. Wykonywa akcję, można zmienić. Że tutaj nie mogę chyba tak robić. Ojejku. Ty możesz? Nie mogę, tutaj się nie da chyba. Poczekaj, bo mam problemy.
Co tam bierzesz? O! Nie wiem, jakąś rurę wielką. To jakaś rura. Więcej. Dobra, ja wychodzę, w takim razie pojedziemy na miasto tam... Poczekaj jeszcze chwileczkę, co? Poczekaj, no, daj mi, bo musisz dopilnować, bo ja mam trochę problemy z schodzeniem po tym. Tak? Dobra, to będziesz pilotował w takim razie. Okej. Bo jesteś bardziej wesoły. Poczekaj, sprawdzę, czy ja mogę. No mogę, zobacz. Możesz? No to kurczę. A mnie zobacz, krzyczy, że nie, nie mogę. Może pieniędzy przy sobie nie mam? Trzeba mieć pieniądze przy sobie? Chyba tak. A no tak, trzeba mieć... Tak. Trzeba mieć przy sobie pieniądze. Pewnie dlatego nie mogłem. Dobra, za chwilę zrobię przelew. Paweł nie jest bogaty. Przelew do portfela sobie zrobię, no bo ja w portfelu nie noszę takich rzeczy. O Jezu, nic nie widzę. Jakbyś... Poczekaj, dam ci normalnie screena, co się dzieje na moim ekranie teraz. O nie, a i tak teraz nie zobaczę. Ale ja nic nie widzę. Dobra, to wsiadaj, będziesz pilotował. Porany. Ja wsiądę z tyłu. O, to był dokładnie. Mój duży błąd bardzo. Leć do miasta. Najlepiej, wiesz gdzie? Gdzieś tu blisko plaży. Porany, gościu. To sypniemy komuś coś tam. I co jest tym śmigłowcem? Normalnie. Uwaga, palma. Uwaga, palma. Ej, on z opóźnieniem reaguje. Poczekaj. Dobra, spokojnie. O, tu jest parking. Tutaj możesz przylądować. Nie. Za nami. Dobra. Okej. Okay. Spoko, lądowanie. Masakra. Możemy kontynuować. Masakra, co ty nam zrobiłeś? Udało ci się zdobyć 5000 za głowę, panu. Okej, okay, dobra, poczekajcie, muszę teraz pieniążki przelać. Kontynuujmy. Kontynuując, wypłać. Tak milion, nie wiem. Wypłać, czekaj. 100 tysięcy. Tak, wypłać, proszę bardzo. Więcej. Okej, okay. Chodź, poszukamy teraz, komu możemy posypać. O, zobacz, tutaj są jacyś ludzie, którzy coś, jakieś remonty robią, chodź. Właśnie oni na pewno by się cieszyli z podwyżki. Tak, ja tak myślę, że mogą się ucieszyć. Dzień dobry panu. Hola! Zobaczcie. Ej, czemu mnie pan ignoruje w ogóle? Ja tu panu sypię pieniądze. No, masakra. Dobra, chodź, sypiemy na śmietnik. Ale czekaj. Ej, nie, no to jest normalnie żałosne. No jak żałosne? No po prostu może też jest bogaty. Tylko ale po prostu. Nie interesuje mnie to. No nie? Powinien przyjąć ode mnie. Ej, co to za fura tutaj stoi? Chyba ją zwalimy, co? Poczekaj. Ale nie, zobacz jaka. Patrz, poczekaj. Ja wysypię te pieniądze do śmietnika, wezmę, wyrzucę chyba, wiesz? Po prostu. O. Widzisz, tak będzie najlepiej. Poczekaj, zaraz tam do ciebie też wysypę ci. Fiu. Dobrze, wysypałem do śmietnika, proszę bardzo. O, tu jest kolejny śmietnik, zobacz. Uzupełniamy śmietniki gotówką. Żeby ludzie mogli tam znaleźć. Co? Dobra, poczekaj na 3-4. 3-4. O tak! O, jest. No co mnie pchasz, typie? No. Ej, zobacz, te auto. Policja się mną interesuje. Zobacz, tu jest otwarte auto. Chodź, wsiadamy. Otwarte auto? Kurde, ciekawe. To chyba jest ten. Kupiłeś to auto przed... To Bertbert, to kupiłeś przed chwilą. Tak, oczywiście, bo pomyślałem sobie, po to, żebym mógł się karnąć i rozbić ten samochód? Tak, oczywiście, żebyś mógł poczuć tą biedę. Aha, dobra, to słuchaj, to zróbmy, ja rozbiję to auto. Co ty na to? Okej, ale... Ale biedna wersja tego auta, nie? Strasznie. Poczekaj, chodź, wjedziemy w stację benzynową. Poczekaj, dobra, nie pykło, Paweł, nie pykło. Dobra, mam inny pomysł. Poczekaj, faktycznie, podpalmy to. Weź karnister. Masz karnister? Mam karnister. To chodź. Kanister, a nie karnister. Poczekaj. Dobrze. Tutaj, oblewamy. Dobrze. Więcej. Słuchajcie, nowy sposób oblewania, nie? Jak oblewać bez picia? Normalnie, kanistrem. Co tu się... O, ty! No kurde, no, zmień to. Dobra. O, bardzo dobrze. Dobra, spokojnie, pokryjemy koszta, moi drodzy. Poczekaj, proszę, nie ma problemu. Pokryć koszta, poczekaj, Paweł, musimy iść pokryć. A, poczekaj, koszta. Właśnie, poczekaj, razem na 3-4 zrobimy, posypiemy panu. Proszę. No, poczekaj, panu... 3-4. Ale to synchronicznie fajnie wygląda. No. Dobra, w każdym razie zrobiliśmy... O, panowie strażacy. Strażacy przyjechali. Ej, chodź, trzeba im posypać panowie... pieniążki.
Nie obrażą. No bo oni przyszli pracować tutaj. Proszę. To jest wasza wypłata. Trzymajcie ją. Chyba jest problem. Chyba są... O, wy. Ała! No co jest? Co za świniaki? Ale niedobrzy, kurde. Nie bardzo niedobrzy. Niewdzięczni po prostu. My tu sypiemy... Berbret się stuka. O. Jak Paweł się czujesz? Obity. Postukany. O, jedzie strażak Berbret! Tak nie w ten sposób. Spokojnie, poczekaj. Zobacz, myjemy za darmo, żeby nie musieli... Dobrze. ...wykosztowywać się. Jedź! Dobrze, gdzie teraz? Milionerzy się bawią. To jest lany poniedziałek, bo dzisiaj jest poniedziałek, lany poniedziałek w takim razie robimy. No nie. Boże, no dmuchnął we mnie. Nie, policja mnie aresztuje, jestem bogaty! Jestem bogaty! Zapłacę ci! Człowiek, strzelba! Jak mu z dynki wywaliłem. Widziałeś to? Jak fajnie? I teraz sobie zdałem sprawę, jak ja rzadko w tej grze jeżdżę policyjnymi pojazdami. Tak? No widzisz? No. I proszę bardzo, masz okazję. No bo właśnie najgorsze jest to, że nie można kupić policyjnego pojazdu. Gdyby kosztował 20 milionów, to bym go kupił. No właśnie, a tak nawet nie dają opcji. Tak, ale może dadzą taką opcję. Jak usłyszą, zobaczą ten odcinek, Rockstar powie: dobrze, dodajemy radiowóz, który kosztuje 20 milionów. I możecie go kupić. Zapłacą nam tyle, to ho ho. Dokładnie. To co? Jedziemy na koniec odcinka, mówisz? A gdzie na koniec odcinka? Nie, poczekaj, bo prawdziwy bogacz chce jeszcze więcej, nie? To znaczy? Dlatego musimy zrobić skok. Jaki skok? Zaraz zobaczysz. Co to znaczy skok? Porany. Jaki skok? O czym mówisz? Bo nie mamy gumki. Moment. No widzę, tam z tyłu gumki nie ma jednej, no. Właśnie, musimy zrobić ostatni skok. Dobrze. Nie wiem, o co chodzi ci, Berbret? Tak zwany skok na kasę. Skok na kasę? W sensie posypiesz pieniędzmi i ja mam skoczyć pupią na nie, czy co? Nie, nie. Że nie? Zabieram pieniądze. Aaaa. Bo prawdziwy bogacz chce mieć jeszcze więcej. Aaaa, no chyba, że tak. Dlatego... Mówisz? Dobra. Stać! O, kurde. Okej, nie wyszło? Nie wyszło? Mówisz? Stać! Stać? Au. Berbret? I tak właśnie Berbret niestety zakończył swój żywot. Niestety. Żywot taki, że próbowałem uratować nasz stan... Ty, ale tych pieniędzy da się wyjąć nawet, nie? Ale to jest przykre. Nie da się wyjąć pieniędzy stąd. Jak można nie dać się wyjąć pieniędzy? Normalnie, no. Kubek mogę tylko rozwalić co najwyżej. Dobra. Trudno. Czy to jest mina zbliżeniowa? Jaka mina coś zbliżeniowa? Coś pika tam. Ale co ci pika, Paweł? Na zewnątrz. Nie, nie. Ja tam nie wychodzę. Nie! Kurde, co za dzbany. Wydało się. Wcale tam nie, jednak nie był. Było. Dobra, tym sobie jeszcze raz kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! Na razie. No poczekaj, bo ja chciałem tak pięknie to zrobić, no. Sam jesteś pięknie to zrobić. Wjechać, a teraz nie wyjdzie stamtąd, haha. Haha! Nie, teraz to spłonie wszystko!